Siemaneczko, pamiętacie Audi Quattro, które do nas no nie przyjechało, tylko jakby to powiedzieć, zostało przytachane. Problem był i nadal jest z tym, że auto nie odpala, chodziło na 3 z 5 cylindrów. Po wstępnym diagnozowaniu, po mierze kompresji, problemem oczywiście okazał się układ paliwowy, słynny to mechaniczny wtrysk Gadgetronic. Wstępnie tam na filmiku robiliśmy pomiary wydajności, różnicy wtrysku, czy wtryskiwacze nie są uszkodzone, ale okazały się nowe. Udało nam się ustalić, że przewody paliwowe były gdzieś tam zagięte i po przeniesieniu przewodu z miejsca na miejsce problem razem z przewodem się przenosił. Długo szukałem przewodów, ale niestety nie udało mi się znaleźć pasujących przewodów, w związku z czym padła decyzja, że wiecznie to auto stać nie może. I zrobiliśmy nowe przewody, pozakuwaliśmy to wszystko ładnie. No! Takie coś nam wyszło, no i wszystko było super. Ale długo nie pocieszyliśmy się sukcesem. Z tego otóż powodu, że ja chciałem dzisiaj już tak wisienkę na torcie dołożyć. Okazało się, że nagle rozbieżności paliwa, zamiast się poprawiać, zrobiły się coraz większe. A co się stało? No oczywiście musiało się coś zepsuć w regulatorze ciśnienia paliwa mechanicznym. Już go rozebrałem i już Wam pokazuję, co się wydarzyło. Także tutaj mamy rozdzielacz paliwa w wersji tak zwanej Loose Business. Nie będę Wam tutaj rzucał jakimś slagonem, jak to się co nazywa i co od czego jest, bo no powiem tak, no nie znam się na tym. Także pierwszy raz w życiu to rozebrałem, także dopiero się uczę, ale już wiem, w czym jest problem. To są takie sprytne sprężynki, które pewnie odpowiadają za podział paliwa na poszczególne cylindry. Z boku, tu z drugiej strony, mamy miejsce na regulację. To akurat wiedziałem, bo to sobie znalazłem w serwisówce, że tym reguluje się ilość na poszczególnych cylindrach. I chciałem, nie wiem, zwiększyć, zmniejszyć, nie pamiętam już teraz dokładnie, co robiłem. No i w każdym razie ilość paliwa na cylindrze piątym się zmniejszyła. No i potem, jak zacząłem z powrotem wykręcać do góry, no to już nie wróciła. No. I teraz, co jest problemem, a mianowicie, wezmę sobie tu latarkę, bo tu guzik widać, za przeproszeniem. Tu w środku mamy takie wypasione, przepraszam, tu mamy takie blaszki. Nimi regulujemy przepływ paliwa. I tutaj na tych raz, dwa, trzech cylindrach, te blaszki działają sobie w sposób luźny i swobodnie można nimi ruszać góra-dół. I pacjent numer 1 działa tak dość opornie, ale jeszcze działa, a pacjent numer 2 tutaj stanął po prostu betonem w pozycji całkiem na dole, czyli w pozycji najmniej paliwa, no i kolokwialnie mówiąc dupa. Także teraz muszę się dowiedzieć lub też nie dowiedzieć, czy do tego występują jakieś części zamienne. Pewnie nie, bo to starsze jest nawet ode mnie. No i doedukować się, jak to wyczyścić, żeby to znowu zaczęło płynnie działać na całym zakresie, poskładać ten majdan i mam nadzieję, że Audi Quattro w końcu będzie działać. Także czeka mnie tu nie lada przeprawa. Ciekawe, ile mi to jeszcze zajmie. Pewnie znowuż będzie się rozbijać o to, że nie ma części, że będę czekał, że będę coś kombinował. A ja strasznie nie lubię, jak takie tematy się ciągną jak flaki. Także tyle z mojej strony na dzisiaj. Na pewno jeszcze się będę meldował. No i do zobaczyska.